Gościem kolejnego spotkania w Zbylut Galerii była Monika Krzakiewicz. Jej malarstwo jest obecne w polskiej sztuce od co najmniej 20 lat. Artystka o niezwykłej wrażliwości rysuje nam świat delikatny, skłaniający do wyciszenia i refleksji. Jej dzieła nasączone są emanacją dobrej energii. Piękno kobiecego ciała zaprezentowane jest w sposób subtelny i wywołujący wyłącznie pozytywnie estetyczne emocje. Także świat zwierząt Moniki jest ujmujący i przyjazny. Wzbudzające zachwyt żurawie zdają się wychylać z obrazu, rozglądając się za pożywieniem, a może w poszukiwaniu godnego partnera. Tematykę jej twórczości dopełniają dzieci. Szczęśliwe, zagubione w zabawie, często trzymające się za ręce, rozchuśtane i pełne energii. Dominującym kolorem artystki jest zieleń, budująca atmosferę przyrody pogrążonej w spokoju i bezpieczeństwie. Artystka efekty swoich prac uzyskuje poprzez stosowanie mieszanych technik malarskich, w których dominuje akryl oraz metale szlachetne, w szczególności złoto. Tak powstała praca ma tę właściwość, że o każdej porze dnia wygląda pięknie, ale w nieco inny sposób. Prace artystki zdobią wiele prywatnych posesji, a także są prezentowane w Galerii Sztuki Zbylut Galeria w Domu Mody Cliff. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym 8. już chyba spotkaniu z cyklu Moda na Sztukę w Domu Mody Cliff. Artystka, której dzisiaj mamy przyjemność, pod którą dzisiaj mamy okoliczność spotkać, to osoba, która wywiera na swoich odbiorców kojący wpływ. Proszę rozejrzeć się tutaj w obrazach. To jest dama wśród żurawi, magnolii, pięknych kobiet, uśmiechniętych dzieciaków. Przemawia do nas delikatnością, barwą. Bardzo Cię chciałem serdecznie powitać, Moniko. Dziękuję, że znalazłaś czas. Bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. Jakkolwiek banalnie by to pytanie nie zabrzmiało, ale jednak zadam je jako pierwsze. Co skłoniło tą kiedyś Monikę małolatę, żeby zostać artystką? Dlaczego nie zostałaś na przykład architektem albo matematykiem, fizykiem teoretycznym, polonistą, tylko właśnie artystką? Czy to było takie pragnienie od dziecka, od zawsze coś, co w środku czułaś w sobie? Czy może jakiś przypadek pomógł? Jak to było? Myślę, że zajmowanie się malarstwem daje dużą dozę wolności. Każdy inny zawód ma określone ramy, którym ja niekoniecznie chcę się poddawać. Miałam taką potrzebę od dziecka faktycznie. Pierwsza moja praca w ogóle, którą popełniłam, to faktycznie jak byłam malutka, przyjechałam do Bieszczady do rzeźbiarza, który miał na strychu farby olejne. I pamiętam, że namalowałam statek błękitno-biały. I to jakoś mnie zaczęło pociągać dużo bardziej. Chyba nie, raczej jakiś taki większy. Okay. Większy i mocniejszy, taki, który więcej jest w stanie przewieźć. Niemniej po prostu wiem, że no to też się wiąże z poczuciem wolności, tak? Z przestrzenią, z jakąś drogą. I to była pierwsza praca, którą gdzieś tam popełniłam. Faktycznie miałam parę lat. A zatem chciałaś jak gdyby obronić swoją wolność, bo zakładam, że zawsze czułaś. No nieświadomie, miałaś. Zupełnie, tak. I dążąc do tego, zaczęłaś malować. No i mam takie przekonanie, że w tych obrazach to widać. Że gdzieś jest tam ta przestrzeń, ta delikatność, ta właśnie wolność. Myślę, że też w tych obrazach zawsze jest możliwość interpretacji. I że to też jest
dodatkowy atut tej wolności, że każdy może sobie coś dopowiedzieć i niezależnie od tytułu, który mi tam nadaje, to, że każdy może odczytać coś zupełnie innego dla siebie i że to też się wiąże z tą wolnością. Zdarzało mi się często, że miałam obrazy bez tytułu na wystawach, ale podchodził ktoś z oglądających i nazywał obraz, którego tytuł miałam jakby w sobie, który wydawało mi się, że będzie taki ukryty bez nazwy, ale był odczytywany prawidłowo. Także myślę, że jest część ludzi, która jakby rezonuje z tym, co gdzieś tam ja tworzę i że no jest to u każdego widoczne, tak? To znaczy, że przemawiasz tymi obrazami i to, co w nich mówisz, dociera do ludzi i to jest właściwie interpretowane jeszcze dodatkowo. Myślę, że no, każda jest... interpretacja jest właściwie niezależnie jaka jest. Że no ale jeżeli mówisz, że to tak jak taki obraz, który, taki tytuł, który ty miałaś gdzieś tam w środku, ktoś nadał, no to jakby jest jedność tutaj. Tak, na pewno w niektórych przypadkach tak. I to jest przyjemne, dlatego że chciałaś coś przekazać, no i chciałam to się przekazać, udało, ale tak? I ukryć, także, także to dotyczy również takich rzeczy, nie? Jeżeli obraz jest nienazwany, to znaczy, że tak naprawdę jest nazwany, ale gdzieś tam w środku. Rozumiem. Mhm. Rozumiem, że oprócz swoich obrazów też jakoś konfrontujesz się z innymi współczesnymi artystami. Czy możesz podzielić się z nami taką informacją, który z artystów zachwyca cię, masz dla niego estymę, albo jaki rodzaj twórczości współczesnej? No, mam kontakt z wieloma artystami w różnym wieku i bardzo wielu podziwiam. I nie chciałabym tutaj nikogo urazić, jeżeli bym tak go nie wymieniła. Na pewno darzyłam dużym podziwem Janusza Lewandowskiego, który niedawno odszedł od nas. Tak. I było w jego obrazach to, co kochał najbardziej, czyli światło też. I też jakby taka przestrzeń, która też może być nazwana przez każdego inaczej. Moniko, co najbardziej cenisz w sztuce? To, o czym mówiliśmy, to poczucie wolności, czy jeszcze może są jakieś aspekty, o których... Myślę, że prawdę, którą każdy w sobie ma i przekazuje je tak, jak potrafi. Niezależnie od tego, co robi i co maluje, czy to jest abstrakcja, czy przedstawiające obrazy, czy to jest jakoś tam określane przez style, czy robi to lepiej lub gorzej, czy jest bardziej profesjonalny, czy mniej, to najważniejsze jest taka uczciwość, że robi to po prostu z serca, a nie z rozumu. A to jest bardzo piękne, co powiedziałaś teraz. No, myślę, że tak. Brak wyrachowania to jest jakby to, co najbardziej też cenię u różnych twórców. Mhm. Bo w dzisiejszych czasach, w dobie komercjalizacji, prawda, tej sprzedaży, marszandów, domów aukcyjnych, to niekiedy artysta może ulec takiej pokusie, żeby no, malować coś, co jednak przyniesie mu określoną chwałę i określone zyski. Natomiast ten, który się decyduje na prawdę, czyli pozostaje wierny samemu sobie i słucha samego siebie, no, ponosi pewne ryzyko, prawda? Tak, z tym, że myślę, że jest to częściowa prawda, bo każdy wie też, że są tematy, które jakby bardziej trafiają do ludzi. I to też jest dobrze, że maluje to, co bardziej trafia do ludzi, tylko że podejście do każdego obrazu musi być autentyczne i świeże. Tak uważam i że jakby na tym się ta uczciwość zasadza. Rozumiem. Mm. Jaką twoim zdaniem wartość wnosi dzieło sztuki dla potencjalnego odbiorcy? Co byś chciała powiedzieć takiego? No, myślę, że wnosi jakąś przestrzeń do domów i myślę, że wszystko to, co zawiera obraz, to po prostu mieszka z ludźmi i jakby moją intencją przy malowaniu jest to, żeby to, co taki obraz wniesie, służyło jak najlepiej i najpiękniej komuś w domu i żeby właściwie służyło temu, że można odpocząć, właśnie wejść jakby w zupełnie inny świat, bo wiadomo, że każdy z nas jest obarczony różnymi obowiązkami, powinnościami, pracą, wszystkim po kolei, a myślę, że obcowanie z dziełem, z obrazem, no z rzeźbą
może przenosić na tyle w inny świat, żeby się zupełnie jakby odciąć od tego, co jest na co dzień i nie zawsze tak przyjazne. Tutaj kiedyś miałem okoliczność rozmawiać z Rafałem Olbińskim, dokładnie w tym samym miejscu. On powiedział coś takiego, że tworzenie obrazu to jest przekazywanie przez artystę pewnych wartości od stwórcy. Tak. I im mniej w tym przekazie artysty, tym lepiej. Mm-hmm. Zgadza się, że to co jest... Co sądzisz o tym? No zgadzam się, że to bardzo pięknie określił, że są takie przesłania jakby poza nami, że właśnie są nieprzepuszczone przez rozum, tylko bardziej przez serce i wtedy... No i wracamy do prawdy, tak? I do uczciwości, tak, wtedy, tak. Oczywiście, oczywiście. Monika, dlaczego nie zabiegasz o uczestnictwo w konkursach różnych, nie chcesz konkurować z artystami, występować na aukcjach, a na przykład na aukcjach charytatywnych tak. I to jeszcze dajesz swoje dobre dzieła, a nie tak jak niekiedy to bywa, że ktoś daje takie dzieło, które, no, powiedzmy, nie jest najwyższych lotów. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, w czym się uczestniczy, to warto zostawiać swój podpis na właściwym poziomie, bo to jednak trafia do ludzi i tak naprawdę tylko o nas świadczy. Bez względu na to, czy to jest aukcja charytatywna, czy też sprzedaż, czy no, biorę też udział w plenerach, więc jeżeli zostawiam taki obraz za plener, to również to musi być na takim poziomie, żeby potem o mnie świadczyło. Okay. Jeśli chodzi o konkursy, to niekoniecznie chcę uczestniczyć w takim wyścigu, jakby śledzić to, bo to też rodzi taką niezdrową konkurencję. A ja nie chcę tak jakoś dzielić świata i wolę pracować, zajmować się tym, co lubię i właśnie mieć taką swobodę w tej pracy, żebym nie musiała myśleć, że coś musi zdobyć jakiś... nagrody, medale, no nie wiem, no co po tam prostu jeszcze. Nie działasz pod presją wtedy, tak, prawda? Tak, nie lubię presji, wracamy do wolności, tak. No i to jest oczywiście bardzo dobre, bo daje ci możliwość wyrażania się bez tam myślenia o innych względach, poza tym, że chcesz coś namalować, pokazać ludziom, przekazać. Mieszkasz i pracujesz w Krakowie. Czy tak. Kraków jakoś wywiera wpływ na twoje tworzenie? No, jest to magiczne miejsce. Na ziemi. Zwłaszcza dla przyjeżdżających, tak. Kraków to bardzo dobre miejsce, tak samo jak myślę każde inne. Miasto duże, myślę, że jest dużo wolniejsze niż Warszawa. To ma na pewno swój plus. Jest też dobrym miejscem wypadowym w różne strony świata, czy też Polski. Właściwie wszędzie łatwo dojechać, chociaż chyba z Warszawy łatwiej czasami, nie? Tak. Zwłaszcza teraz, no ale... wolniej się żyje. Na pewno Towarzystwo Starego Miasta i też jakby to, że ludzie tam troszeczkę inaczej funkcjonują, troszeczkę później zaczynają swoje życie. Tak mówi się o Krakowie, nie? Że tam dopiero o 11 ludzie się kawą budzą w kawiarniach. I, no to jest fajne, to oczywiście. Można też i tak, chociaż nie wszyscy, zapewniam. No wiesz, kiedyś ten Kraków, no oczywiście są to czasy przedwojenne, kojarzył się z Młodą Polską, Bohemą, Przybyszewski, Wyspiański, życie tam powiedzmy artystyczne, jakieś imprezy. Czy coś zostało z tego w ogóle jeszcze tam w tym Krakowie? Czy imprezy zostały, tak. Zwłaszcza organizowane przez Anglików i innych chętnych. Zupełnie inna Bohema, tak? Teraz troszeczkę to życie chyba się przeniosło do internetu, tak? Bo jest dużo mediów, które ułatwiają po prostu kontakt. Oczywiście my się spotykamy gdzieś tam towarzysko, ale nie ma takich środowisk, czy miejsc, które by łączyły ludzi, gdzie można zawsze kogoś spotkać. No, dawniej to było faktycznie w Krakowie. A teraz są telefony, są różne social media. Fora. No więc właśnie fora. Człowiek jakby troszeczkę ma mniejszą potrzebę kontaktu, chociaż ja akurat tego nie uznaję. Zmieniło się, oczywiście. Pytanie, czy na lepsze, jak zwykle, prawda? Ja tam wolę kontakt z człowiekiem, powiem szczerze. Tak. I bardzo chętnie, jak tylko mogę, to wyciągam ludzi gdzieś tam właśnie, żeby się spotkać na kawie albo na obiedzie. Albo na plenerze.
Albo na plenerze. No, słyszałam, że uczestniczysz w plenerach Tak, z przyjemnością jeżdżę w różne miejsca, gdzie jesteśmy goszczeni przez różnych kolekcjonerów albo przez galerie, gdzie mamy właśnie kontakt zwiększony ze swoim środowiskiem i to jest wtedy nasza bohema. Też mamy możliwość jakby rozmowy, wymiany i też bliższych zażyłości o tyle, że wiadomo, że jeżeli się spotykamy gdzieś na chwileczkę, to ten kontakt nigdy nie jest na tyle głęboki, żeby mógł coś powiedzieć prawdziwego o człowieku. A jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu 2 tygodnie, czasami cyklicznie, to jesteśmy w stanie się lepiej poznać i to jest przyjemne. No, może coś jeszcze powiesz na ten temat? No, na przykład co? Masz jakąś opinię na temat tego, co się dzieje teraz w sztuce współczesnej? Pytam dlatego, że wydaje mi się, że w dużej mierze już tak jak kiedyś były tworzone trendy przez wybitnych artystów, tak? Ktoś kiedyś zbudował kubizm, tak? Wymyślił kubizm. Ktoś wymyślił impresjonizm, pierwsze obrazy namalował. A teraz to ja nie wiem, kto tak naprawdę będzie wyznaczał te trendy w sztuce. Czy to będą artyści wybitni, czy to będą po prostu ludzie, którzy zajmują się handlem sztuką. I oni będą poprzez aukcje oddziaływać na mózgi artystów w taki albo inny sposób i będą powstawać coraz droższe obrazy. Tak się okaże, no słyszałaś pewnie, że Andy Warhol ostatnio, $195 milionów, prawda? Ale nic mu z tego. Proszę? Ale nic mu z tego. No, tak, oczywiście, nie żyje. Ale to pokazuje jakby, co się dzieje. Czy artyści tworzą tą sztukę, czy zupełnie już poza nimi to się dzieje? Myślę, że może nie ma już po prostu potrzeby trendów. Myślę, że tak naprawdę to nie każdy robi to, co potrafi najlepiej. Nie wiem, do czego potrzebne są trendy i komu. Wiem, że to kiedyś tak było, ale przez to, że teraz jest dużo łatwiejszy kontakt na zupełnie innym poziomie, na tych wszystkich platformach, to nie ma już potrzeby takich zbiorowych wystaw, które właśnie w jakiś sposób wyznaczały kierunek. No też jest dużo więcej innych narzędzi, które służą artystom. No przecież jest mnóstwo sztuki wizualnej, tak? Tak. Jest uproszczenie, więc... Weszła cała ta digitalna strona naszego życia, właśnie, prawda? Tak. Teraz już nie chcę rozwijać się na temat NFT po raz kolejny, bo jest to coś, czego ja nie ogarniam. Jest ja to też. Bardzo, bardzo, że tak powiem, chociaż jestem informatykiem, to jednak wytłumaczenie mi, że jakiś wytwór pikselowy może kosztować $9 milionów. No. To jest dla mnie trudne. Jeśli ktoś sobie chce pozwolić na wydruk pikselowy. Natomiast jest to pewien rynek, który się stabilizuje, który cały czas jest, istnieje. No i się rozwija. A jakie masz plany na przyszłość? Co będzie robić Monika Krzakiewicz za 20 lat? To jest trudne pytanie. Myślę, że będę miała atelier z widokiem na las. Mimo, że lubię Kraków, ale że po prostu mam olbrzymią potrzebę kontaktu z przyrodą, dlatego też tak często wyjeżdżam. Taras. No i też miejsce, gdzie będę mogła podejmować gości. Nie wiem, czy to jest wystarczające. To jest bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Ja się z tego cieszę, bo się znamy i mam nadzieję, że się będziemy też spotykać w tych przyjemnych okolicznościach. A cieszę się również z tego, że masz zamiar tworzyć tak do samego końca. I powinnaś to robić, bo twoje obrazy spotykają się z bardzo dobrym odbiorem. Jest wielu ludzi, którzy zamawiają, jak wiesz, obrazy, twoje obrazy. Także nic tu nie można dodać i niczego nie można ująć. Naszym gościem dzisiaj, proszę Państwa, była Monika Krzakiewicz. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.